Cześć, tutaj Hipidromia w kolejnej karierze, kolejnym odcinku kariery Liverpoolem. Jesteśmy już w marcu i zanim się zapytacie, dlaczego tak rzadko wrzucam, dlaczego są takie przerwy? 2 dni między kolejnymi odcinkami, 3 dni, czasami więcej. Otóż powiem tak, jeżeli widzę, że najnowsze odcinki nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem, to znaczy po 2 dniach mają tak do 500 wyświetleń, to szczerze mówiąc, nie chce mi się tego robić, nie chce mi się montować. No bo jeżeli gościu na przykład jak ja, poświęca jakiś swój czas, no i nagle widzowie stwierdzają, że nie podoba nam się to, to po co im to robić? Też mi się to nie podoba robić. Ja rozumiem, nie można traktować ogólnie, ale też nie można traktować widzów jednostkowo. Są widzowie, którzy są bardzo aktywni, ale są oni jednostkowi. Nie można jednostkowo traktować ludzi, trzeba je traktować wszystkich równocześnie. No jeżeli ktoś w większości mnie olewa, no to w sumie ja go też olewam. Oczywiście, robię dalej, nie mówię, że przerywam, ale taka mała dygresja. Jeżeli oglądacie, jeżeli należycie do tego wąskiego grona, zostawcie łapkę w górę, na pewno poczuję się wtedy lepiej. A ci, którzy nie oglądają, kij im w oko. No cóż, sprawdźmy, co teraz się stało, bo mamy raporty zwiadowcze. Francisco Moya, bardzo dobry pick, bardzo ciekawy zawodnik, świetny potencjał na start. 16-letni zawodnik już rokuje świetnie na przyszłość. Kolejny, Javier Fernandez, prawie jak Hernandez, ale to nie Chicharito, a Javier Fernandez, Chilijczyk, lewo skrzydłowy zapewne. Też niezły potencjał. Jeżeli chodzi o Norwegię, to mamy Mostafę. Cóż za norweskie imię? Moena. Moen to taki kombinator norweski, tylko on się nazywał Moen czy Moan? A on się chyba nazywał Magnus, a nie Mostafa. Oczywiście skautom skończył się scouting, więc wyślejmy ich do innych krajów. No i już wysłałem. Paul Welsh poleciał na 3 miesiące do Australii, a Boris Markow na 3 miesiące do Kamerunu. A teraz, żeby zbyt nie przedłużać, przechodzimy od razu na Anfield mecz z KFC. No i jest nasze kochane Anfield i spotkanie z kurczakami. Pierwszy mecz na Spurs Arena, czyli World Hard Lane, wygraliśmy. Dzisiaj niestety leje, ale wydaje mi się, że to nic nam nie przeszkadza. No i bardzo dobra atmosfera na Anfield, jak zwykle. Jesteśmy zmotywowani, szczególnie, że piłkarze są na dobrej fali. No i za chwilę sprawdźmy, jak się prezentują jedenastki obu drużyn. Moja, bez zaskoczeń, to zawsze 4-1-2-1-2 w najmocniejszym zestawieniu na ligę. Duet SAS po świetnym wejściu z ławki, tym razem od początku. A jak się prezentuje zespół gości? Widzę, że kapitanem jest Ryan Mason, co jest dosyć ciekawym faktem, że to nie jest ani Hugo Lloris, ani Jan Vertonghen, czy też na przykład Dembele, ale widzę, że jest Lallana, nasz były piłkarz. Rozciągają naszą defensywę piłkarze Tottenhamu, ale strzał Kane'a ponad bramką. Firmino dookoła, do Hendersona, a jednak nie do Sturridge'a, Sturridge do Hender, do kogoś. Ależ kombinacja! Co to się działo? Nawet sam nie wiedziałem, dlaczego ta piłka wleciała nie w innym kierunku, tylko akurat do tych zawodników. Co to się dzieje? Oj, Kyle Walker, Jones schodzi do środka. Kyle Walker! Drągowski, wybijmy to! Tak jest, łapiemy w ręce. Suarez, Moreno w pole karne, tam jest Sturridge, zamyka tę akcję i nie trafia. Świetne dośrodkowanie Alberto Moreno. Townsend. Pałą zaśrodkowanie w pole karne i teraz to Harry Kane zamykał tę akcję na bliższym słupku. Ale on również nie trafił po dośrodkowaniu. Suarez dobrze wyprowadza akcję. Sturridge. Końcówka pierwszej połowy to może być dobry moment na wyprowadzenie na prowadzenie, ale Firmino musi coś z tym zrobić. Firmino. Dobrze do Hendersona. Henderson. Henderson musi zamknąć tę akcję. Jordan Henderson. Albo i nie zamyka. I kończy pierwsza połowa bezbramkowym remisem. Teraz dobre przejęcie Kleina i ruszamy z kontrą. Coutinho, proszę cię, musisz to wykorzystać. Coutinho, do środka! Henderson, ależ ofiarnie teraz zablokował to Vertonghen na linii. Niesamowity blok. Jeszcze raz, zobaczmy, leci Vertonghen ofiarnie. O! No, przyrodzenie go musi teraz bardzo boleć. Hendo, faul! Jest sytuacja. O, to się zbiega jeszcze ze zmianami, gdyż rozszerzamy nasz plac gry do skrzydłowych.
czyli diament, rozszerzamy. W miejsce Hendersona i Coutinho wchodzą Konoplianka i Volant, ale teraz jest 100% szansa dla Suareza. Zobaczmy, czy ją wykorzystamy. Luis Suarez. Luis Suarez i Hugo Lloris. Jeszcze dobitka! I gol! Czy nie? Spalony chyba Firmino był. Tak jest. Konoplianka. Pole karne. Starić jest faulowany, sędzia tego nie widzi, no. Przewrócony Daniel Staric, nie mógł do tej piłki dojść, bo leżał na ziemi. O! O! Volant! Odbija Lloris! Nie ma nikogo na dobitkę, niestety. No może to jest ten moment Carvalho do Suareza, Suarez! Suarez w polu karnym, Suarez! Poprzeczka! To jeszcze nie koniec, jeszcze jest Firmino. O nie, to... To jest już szczyt pecha. Faul! Tak jest, jeszcze szansa. Jeszcze Volant. Dośrodkowanie w pole karne. Tu jest kto? Maksimowicz i broni Lloris. Co za dramatyczna końcówka. I jeszcze Moreno będzie dośrodkowywał. Dany Ings. Jeszcze Chyvedes i gol! Benedikt Chyvedes. Jakoś ta piłka wturlała się do siatki. Tam było jakieś... Pełne zamieszanie. Zobaczmy. Moreno dośrodkowanie na głowę. Inksa. Tu jeszcze Maksimowicz i jeszcze Chyvedes. Tu dwóch zawodników położyło się w ślizgiem ofiarnie, ale ta piłka nad tymi nogami przeleciała. Idealnie jeszcze otwartą Gena do siatki. Wygrywamy 1-0. Świetna końcówka, ale nam to się należało po prostu. I tak to się właśnie kończy. 1-0. Ostatnia akcja tego spotkania. Benedikt Chyvedes z głową. Zagrana piłka do niego, a on pięknie strzela bramkę. Są pierwszą w karierze dla Liverpoolu. I jaką? No, jesteśmy na Carrow Road. Od razu przechodzimy do meczu z Norwich. Klub dobrze znany Luisowi Suarezowi. Rekord hat-tricków przeciwko temu klubowi. Najwięcej w trakcie historii Liverpoolu. Jeżeli chodzi o hat-tricki jakiemukolwiek przeciwnikowi. No cóż, nasza jedenastka trochę się zmieniła. Z składu z poprzedniego meczu zostają tylko Henderson, Firmino oraz Suarez. A dobrze wiadomo, że oni raczej tego meczu do końca nie zagrają. Ale czego nie zagrają? Dlatego nie zagrają, bo za chwilę mamy mecz z Chelsea w 1/8 Ligi Europy. Konoplianka, faul! Dlaczego nie ma rzutu karnego? Toż to był ewidentny faul. Środkowanie w pole karne, tu jest Mbokani, ale strzał jest zbyt lekki dla Drągowskiego. Volant. Suarez, Volant, ponownie Niemiec. Dobrze zejście Niemca, Volant, Suarez. Aj, końcem buta, lekko. Ale broni Rudy. No, sytuacja dla Redmonda. Redmond kontra Drągowski. Drągowski wychodzi zwycięsko. No, akcja Bokaniego, kolejny strzał. Kolejny raz Drągowski wygrywa pojedynek. Walcz, Konoplianka, walcz, Silva również. Ikono. Co jest? Kontuzja, my wychodzimy ze szybką kontrą. No niesamowite, co teraz sędzia odwalił. Dokładnie. No ale celnie. Spalony! Spalony! Nie ma spalonego jednak, ale broni Drągowski. Kolejny strzał Mbokaniego. Super. 0-0. Kapitalny mecz. No widzicie te statystyki? To jest coś jednak nie z tej ziemi, więc to... No takich występów powinniśmy unikać niestety, no. 0-0 znowu i jeszcze jeden strzał tylko przez cały mecz. No i cóż, pewnie znowu stracimy kilka punktów. Dwa punkty do Chelsea, no ale oni jeszcze mają kiedy te punkty tracić. No i dobra, czas na trening. Tu trochę zmian, wchodzi Moya oraz Kent, dwóch środkowych napastników. Kent dlatego, że jest naszym jednym z najlepszych prospektujących zawodników z Akademii, a Moya to jeden z najlepszych zawodników tych, których wyskautowaliśmy. Najpierw no całkiem nieźle idzie, ale Clark najlepiej, bo już awansował na 54 poziom. Zanim zagramy z Chelsea, to jest taka mała wiadomość. Terry jest kontuzjowany, ale wiecie, Terry i tak nie grał w tych meczach ostatnio. Grała ta obrona bardzo rezerwowa, więc się spodziewałem, że teraz zagra pewnie najmocniejszym składem, bo to Liga Europy. Priorytet dla każdego klubu angielskiego. Gramy na Stamford. No i cóż, warto by było tutaj coś ugrać. Albo gol, chociaż jeden... A jak nie, to 0-0. No jest. Stamford Bridge. Chelsea, Liverpool. Kolejny raz widzimy się na tym stadionie w tym sezonie. Tym razem jednak są to rozgrywki Ligi Europy. I zobaczymy, jak ten mecz się rozegra. Na pewno czeka nas świetne widowisko.
Oby. A to już końcowa faza, jak widzimy, grają takie zespoły jak Milan, Manchester, Everton, Benfica, Sevilla. Jest naprawdę świetna rywalizacja w tych rozgrywkach. W moim zespole jest kilku zawodników, których dawno nie widzieliśmy, jak Ipe na przykład, którego teraz mamy na ekranach. Daje szansę tym zawodnikom. Wierzę w nich. To jest Chelsea. Po raz kolejny Chelsea gra troszkę zachowawczo w obronie, to w ogóle. Kalas, Aina. Ale reszta naprawdę już jest na najwyższym poziomie, tu już nie ma oszczędzania się. A my tak wyglądamy. Mimo wszystko jednak liga jest ważniejsza, a za 3 dni gramy z Newcastle. Dlatego tutaj mamy taki skład. Ibem na lewej stronie, Silva i Orfo na bokach obrony. Ale oni są sprawdzeni, oni są świetni, oni są dobrzy, wystarczająco dobrzy na Ligi Europy. Teraz Carvalho, jak przymierzył, jak uderzył. Courtois musiał się teraz mocno popisać i wyciągnąć, ależ teraz bomba Carvalho. I Henderson, dośrodkowanie, strzał Carvalho. Utrzymujemy się przy piłce. Ibe. Ibe wchodzi w pole karne, Jordan Ibe. Wycofanie, strzał i gol. Firmino, Roberto Firmino, 1-0. Świetna akcja Ibe'a, oszukał Aina. To jest jednak niedoświadczenie tego prawego obrońcy. Nie jest on aż tak silny jak Iwanowicz czy inni boczni defensorzy. No i to wykorzystał Jordan Ibe swoją dynamiką. Wysadził piłkę, wykładał piłkę, wyłożył jak na talerz. Firmino, a ten tylko dołożył stopę i wykorzystał. 1-0 dla Liverpoolu. Świetnie. Chelsea chyba się bierze do roboty tym atakiem. Zobaczmy. Oscar. Końcówka pierwszej połowy. Oscar. Wchodzi w pole karne. Oscar. W pole karne. Oscar. Ale strzela Pedro niecelnie. A właściwie w ręce Drągowskiego, który świetnie krył bliższy słupek. Przepraszam Drągowskiego. Mignolet. Co ja gadam. Już się przyzwyczaiłem do tego Drągowskiego w bramce. To Mignolet przecież Liga Europy. Jemu też trzeba oddać zasługi. Teraz świetnie łapie właśnie Mignolet piłkę po rzucie rożnym. I kończy się pierwsza połowa. Prowadzimy 1-0. Oj, Coutinho chyba faulowany był. Ja bym tak powiedział, ale sędzia tego nie widział. No i szansa na wyjście dla Pedro. Pedro wchodzi między obrońców Matić, ale Mignolet nie pozostawia żadnych złudzeń. Kto tu rządzi między słupkami Liverpoolu? Kto tu się znajduje? To nie jest jakiś pachołek. To nie jest szręcznik. To jest Simon Mignolet. Mimo, że jest drugim bramkarzem, nadal zachowuje świetną świeżość i jakość, którą gwarantuje Liverpoolowi. A to dobitka Oscara jeszcze niecelna. Dobra, zagranie do Volanda. Volant ma miejsca. Bardzo dużo może uderzyć. Volant broni jednak Courtois. O, przebija się Chelsea już. Ruszyli do konkretnego ataku, ale to nadal nie pozwala im przejść bramki, gdyż Mignolet na linii jest kapitalny. Zamieszanie nadal w naszym polu karnym. Jeszcze to się nie kończy, ale teraz już to wybijamy. Chelsea jeszcze walczy, ale to już nic nie da, gdyż przegrywają pierwszy mecz tego dwumeczu. Rewanż na Anfield zapowiada się bardzo ciekawie. My wygraliśmy to 1-0, mamy bramkę na wyjeździe, a Chelsea będzie musiała walczyć jak nigdy chyba dotąd z nami, żeby awansować do ćwierćfinału. No jakbym tak zagrał z Norwich jak teraz z Chelsea, to było wszystko fajnie, miło i ciekawie. No ale niestety tak się nie stało. Ale liga to liga. Jeszcze mamy kilkanaście kolejek, jeżeli dobrze pamiętam. Następny mecz gramy z Newcastle. Tak, to już w następnym odcinku. Zostało nam do końca ile? 9 kolejek, 9 meczów. Chelsea już swój zagrała. I uwaga. Czyżby zremisowali? Oni przegrali swój mecz teraz chyba nawet. No właśnie, ze Stoke przegrali. Co się z tą Chelsea dzieje? Przegrywają z Middlesbrough, Queen's Park Rangers, teraz ze Stoke? Oni naprawdę nie chcą wygrać tego mistrzostwa. A zobaczcie, za chwilę z kim grają Chelsea. To będą jaja zaraz. No właśnie, jeszcze mają w kwietniu Manchester City. Jeszcze mają w kwietniu... kogo? Manchester United, więc dwa mecze z zespołami z Manchesteru w kwietniu czekają piłkarzy Mourinho. A oni już teraz przegrywają mecze za meczem. No ale cóż, dziękuję za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie na EPS Out.